Zło nadchodzi. Witajcie! Z tej strony Raf, a wy właśnie obejrzeliście zwiastun sezonu trzeciego Diablo 4. który jedynie informuje nas o tym, że zło nadchodzi. Sam motyw zwiastunu odnosi się do pewnego konstrukta oraz machinacji. Tylko jakie będą to machinacje? Czym jest ten konstrukt? Oraz czy runy z Diablo 2 powrócą do Diablo 4? Jeśli tu jesteście, to pewnie ciekawi was, cóż takiego mogę wam jeszcze powiedzieć o sezonie trzecim, skoro w moim poprzednim filmie powiedziałem wam, jakie są potwierdzone informacje na ten sezon. Swoją drogą, jeśli ktoś go nie widział, to podrzucam link. Ten film będzie o tym, co nie jest potwierdzone, gdyż bazuje na przeciekach z Reddita oraz nieautoryzowanych plikach z wersji 2.0 Diablo 4. Jednak weryfikacja tych informacji będzie możliwa już w najbliższy wtorek 16 stycznia na Campfire czacie z deweloperami. Jeśli jednak jesteś ciekawy, co potencjalnie Blizzard może nam szykować na sezon trzeci, to zaczynajmy. Motyw sezonowy. Zgodnie z przeciekami na Reddicie, które zostały również poparte innymi niezależnymi komentarzami, sezon trzeci Diablo 4 będzie prawdopodobnie skupiał się wokół obrońcy, zwanego Seneszalem, a nazwa sezonu trzeciego może brzmieć Sezon Obrońcy Season of the Protector. Dodam, że podobno sam Zoltun Kul będzie dawał nam dostęp do Seneszala obrońcy. Jak zatem ma działać mechanika tego obrońcy? Seneschal jest potencjalnym prekursorem systemu zwierzaków lub towarzyszy w Diablo 4, gdyż będzie on właśnie naszym machinalnym, nieśmiertelnym towarzyszem. Te rzekome przecieki sugerują również, że w ramach aktywności podobnej do krwawych żniw z sezonu drugiego, Będziemy zdobywać stare, dobre runy z Diablo 2. Niestety, mimo iż mowa o runach, to nie będą one w żaden sposób nawet zbliżone do systemu z Diablo 2. Informacje o tym, że Blizzard porzucił bezpośrednią koncepcję run w Diablo 4, pochodzą już sprzed dwóch lat przed premierą. Runy mają służyć do ulepszania naszego obrońcy w podobny sposób, jak było to z mocami wampirycznymi w sezonie drugim to jest trzy ulepszenia na runę. Do samego obrońcy będziemy mogli dołączać maksymalnie do sześciu run naraz, które będą dawały dodatkowe moce obrońcy oraz zapewne też naszej postaci. Szczegółów oraz tego jak to wygląda z pewnością dowiemy się już na najbliższym Campfire Chacie. Zgodnie z przeciekami data minerów z wersji 2.0 Diablo 4 oraz anonimowymi komentarzami jednego z pracowników Blizzarda, w kolejnym sezonie Diablo 4 pojawią się krypty lub też skarbce Zoltuna Kula. Nowa aktywność w Diablo 4, która będzie przypominać znane nam Nightmare Dungeony, ale będzie też zawierać specjalne pułapki. Jakie będą to pułapki? Według informacji, pułapki mają polegać na żywiołach i mowa tu m.in. o pułapce ogniowej której będziemy musieli unikać ognia będącego na podłodze skarbca. Podobnie jak mechanika elektryczna w walce ze znanym nam bossem, Grigorem. Pułapce elektrycznej, potencjalnie obracającej się wokół jakiegoś filaru. Tutaj nie mamy szczegółów, podobnie jak o trzeciej pułapce, bliżej nieokreślonej pułapce lodowej. W zwiastunie ten tykający dźwięk przeskakujących zębatek... Może odnosić się do nazwy, która wielokrotnie pojawiała się w plikach z wersji 2.0, to jest Unearthed Machinations, czyli Nieznane Machinacje, oraz związane z tym trzy bossy, ogniowy, elektryczny oraz lodowy. Czy będą to bossy w skarbcach Zoltuna Kula, a może w innych miejscach? Tego jeszcze nie wiemy. Jeszcze dodatkowe informacje odnośnie samej fabuły, gdyż w ramach sezonu trzeciego są wzmianki zarówno o Donanie, którego pamiętamy z fabularnej części Diablo 4 oraz Mephisto, który był przez tą fabułę razem z nami w formie wilka, a tym samym ma pojawić się w dodatku wessel of Hatred. Nie wiemy jednak, czy i jaką rolę mają pełnić w dodatku. Odnośnie sezonu trzeciego należy również pamiętać o potwierdzonych już mechanikach omawianych przeze mnie we wcześniejszym filmie. To jest co tygodniowych rankingowych cięgach, zmianie rotacji piekielnego przypływu, które będzie aktywne przez 55 minut każdej godziny oraz potencjalnych zmianach w dropie i temu w mocy 925. Poszczegóły zapraszam Was na mój wcześniejszy film o zmianach w Diablo w 2024 roku. Możemy również spodziewać się jakiejś formy rzeźni Zira lub może rzeźni Zoltuna. W połowie sezonu, jednak tym razem zgodnie z zapowiedziami, zapewne z nagrodami. Tu podobnie spodziewałbym się kilku mechanik z sezonu drugiego w formie skondensowanej, tak jak na przykład w pierścieniach po sezonie pierwszym, bo przecież ciężko sobie już wyobrazić Diablo 4 bez połączenia metamorfozy i woli Tybalta. Powiedzcie mi, czy taki motyw sezonowy Was satysfakcjonuje. Dajcie znać, a jeśli chcecie więcej, zarówno potwierdzonych, jak i niepotwierdzonych newsów ze świata Diablo, to subskrybujcie ten kanał. Trzymajcie się i cześć.